Dobry wieczór, moi kochani. Późna wieczorna audycja. Nie wiem, czy mamy dobry obraz i tutaj troszeczkę sztuczne światło, jakieś cholera jasna świetlówka starego typu, ale nieważne. Co my tu mamy? Motus dziesiątka. No to jest hardstyle. Sztywna. Hardtail miała być, sorry. Sztywna hulajnoga, naprawdę. O kołach 10-calowych. Tak to wygląda. Na przodzie jest hamulec bębnowy, to coś w rodzaju tarczówki. Na tych typu hulajnogach musi być bardzo mocno napompowane koła, to od razu mówię, bo to grozi przebiciem. Semi-slag jest oponka, więc wiadomo, pod spodem jest akumulator. Stopka, tu mamy parametry, jakieś tam coś widać. Z tyłu jest silnik o mocy 350 W i z moją wagą ciała około 74-5 kg ta hulajnoga daje radę. Sztosia do użycia, ona ma równe 11 miesięcy, bo kupiona w sierpniu, teraz mamy lipiec. Moi drodzy, ale nie o tym chcę tutaj robić pierdolimento. Krótki filmik, bo teraz jeszcze ustawy, że kupujecie hulajnogę, jest automatycznie ustawione już do 20 km na godzinę. Hipo 25, to już jest 20. Więc ja teraz tutaj chciałem Wam troszeczkę coś pokazać. Włączam. Sorry za te refleksje, bo jest niestety niebieski wyświetlacz. Więc za chwilę będzie widać rzetelnie. Co my tu mamy na cyferblacie? Mamy tak. To jest licznik prędkości. Tryb S. Tu mamy eko, czyli 5 na godzinę, tryb pieszego. Drive to jest 15 na godzinę. Po odblokowaniu, który teraz powiem, będzie 20 na godzinę. Po odblokowaniu. I tryb sport najszybszy. Tu mi się niechcący włączy opcja w milach na godzinę. Raz, dwa, trzy. Mamy kilometry. Trzy razy klikamy przycisk. I teraz tak, parę sztuczek, bo ja wiem, że kupicie gdzieś w internecie, w Lombardzie. Jest do pobrania w PDF instrukcja, ale ja takowej nie miałem, jest tak. Dwa razy klikamy start. Start, czyli włącznik. Mamy włączenie lampki przedniej. Lampka przednia jest dosyć mocna. To jest jedno, przepraszam, to jest 2-watowy LED. O zasięgu do, no powiem wam szczerze, 15-20 metrów, fajnie widać, fajnie świeci. Tu jest dzwonek, nie będę teraz dzwonił, bo jest późna godzina nocna. Gasimy lampkę, znowu dwa razy naciskamy przycisk włącz, wyłącz i gasimy. A teraz, moi drodzy, co zrobić, żeby ta hulajnoga jeździła najpierw 25 na godzinę? Bo idzie 20. Włączamy 6 razy, naciskamy przycisk włącz, wyłącz. Teraz 2, 3, 4, 5, 6. Widzicie? Pojawiło się 66. Teraz ona jest 25 na godzinę. Ale robimy jeszcze raz taki motyw. Teraz 2, 3, 4, 5, 6. Znowu pojawia się 66. I teraz macie odblokowaną prędkość powyżej 25 na godzinę. Nie będę mówił ile. To sobie sprawdzicie. Powiem tak. Są pewne przekłamania. To teraz Wam mówię szczerze. Podasz po starcie, czy prędkości 26-27 na godzinę, pokażę 35. Nie wierzcie to, dlatego no, to sobie przemocowałem tutaj gdzieś z boku. No ciężko jest trzymać smartfona, ciężko jest prowadzić to ustrojstwo bez siodełka. Żeby sprawdzić prawdziwą prędkość, ale sprawdźcie sobie, motus tutaj niestety minus. No przy małych prędkościach jest ok, 100%, ale przy 25-26 już zawyża, pokazuję Wam 35, a jest to nieprawdą. Ta hulajnoga jedzie ponad 35 na godzinę w szczycie po równej powierzchni. Tak, nie boję się tego powiedzieć, jest w stanie ta hulajnoga jechać powyżej 35 na godzinę, a przynajmniej 34-33, jeżeli jest 3-4 kreski. Tutaj jest 5 kresek, dbajmy o stan akumulatora. To jest znak, że jest przegrzanie. Należy gdzieś ją do cienia dać ostudzić. To jest znak serwis, czyli coś jest nie halo. Pozostałe ikony pozostają bez zmian. Jedyny mankament jeszcze, jaki tutaj jest, to tak. Prędkościomierz, brak jest trybu
czyli ile dziennie przejedziecie, oraz brak jest dystansu całkowitego. Wszystko musicie sobie zgrać z swoim osobistym smartfonem za pośrednictwem aplikacji przez Bluetooth. Bluetooth jest tutaj medium pośredniczącym. Także ogólnie hulajnoga jest fajna, sprawdza się, ale już w terenie jest problem. Podjazdy nawet 7-8 stopni daje radę i przy manetce gazu po przekroczeniu 100, to jest fajne, że ona nie ruszy nam w tej chwili. Musimy się rozpędzić do 3 na godzinę, żeby nam nie odjechał, nie? W niektórych hulajnogach jest tak, że naciskamy manetkę gazu i już nam hulajnoga ucieka. Tu tak nie jest. Jest solidny, twarda konstrukcja, to zasługuje na plus. Solidny, dosyć szeroki podest, pełne, stabilne gripy. To lampkę sobie dołożyłem, to jest mocowanie do składania. I tak jak mówię, przy 100 metrach przejechanych włącza nam się, czy mamy cały czas manetkę na full, włącza nam się tak zwany nie tachometr, tylko no, że automatycznie mamy gaz, nie musimy trzymać manetki gazu. Jedziemy cały czas prędkością taką, jaką sobie bierzecie. Także tyle z mojej strony, taka sztuczka, 6 razy ten guzik i odblokowujemy prędkość maksymalną. Przy czym pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa, gdzie możecie jeździć. Pamiętajmy, że 20 na godzinę obowiązuje nas jeżdżenie przy chodnikach z pasem różowym dla rowerów. Pamiętajmy, przechodnie, dzieci, psy, nie przejedźmy, nie zabijmy kogoś i tym samym nie wpadniemy w gąszcz problemów mandatowych. A najważniejsze, sobie zrobić krzywdę bardzo łatwo na tej hulajnodze, naprawdę. Jak podrzucicie ją na kamerzniku, będziecie chcieli dać gazu, możecie dosłownie polecieć na plecy, tak poleciałem. I przy osynchronowaniu przednim hamulcem, niestety hamulc przedni jest tylko jeden, też możecie łatwo polecieć na ryj przysłowiowy. Hulajka ma 15 Ah akumulatora. Po roku czasu pracy jest bez zarzutów, bardzo fajnie parametry trzymają, ale co za tym idzie, waga też troszeczkę jest większa. Ta hulajnoga waży troszeczkę tyle, co średniej klasy rower górski, czyli 15-16 kg. W większości wykonana jest z tworzywa sztucznego i z aluminium. Także solidna, zwarta konstrukcja. Fajna sprawa, kupcie. Cena rynkowa, no ja dałem 2300, 2200. Nie wiem, jak teraz kosztuje, pewnie będzie tanieć. Oczywiście z tym parametrem możecie też kupić coś kugą albo coś chińskiego na zawieszeniu, przynajmniej przy delikatnym przód tył i z prędkością do 40, nawet 5 km na godzinę, ale tak jak mówię, przepisy, polskie przepisy. Pilnujcie się, gdzie jedziecie, jak jedziecie, no i przede wszystkim dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło, cześć, do zobaczenia. Ja już ją zabieram do domu, żeby lokalni złodzieje mi jej nie ukradli. Tu jest fajne to, że jeszcze tutaj bardzo ten wyświetlacz jest jeszcze ukryty pod czarną, kompletnie czarną, fajną osłonką. Także ten deszcz bezpośredniego licznika nie zaleje. No szkoda, że nie ma tutaj licznika prędkości, nie ma napięcia akumulatora, ale za te pieniądze stosunek ceny do jakości jak najbardziej się zgadza. Jeszcze raz pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć, dziękuję za uwagę.